Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Prawie 5 lat minęło od Twojej pierwszej wizyty w tym programie. Jak ją wspominasz? No wiesz co, ja myślę, że ten program, jakbyśmy do niego wrócili, to jest dowodem na to, jak go wspominam, dlatego że już w tym programie wypowiedziałam się, że była to jedna chyba z najmilszych sytuacji medialnych w moim życiu. Pamiętam, że przepowiedziałam Ci dużą karierę. Ta-da-dam! W związku z tym, tak, byłam wtedy bardzo, bardzo, bardzo mile zaskoczona. Czytałem w mediach, że jesteś zakochana. Jak się czujesz? No widzisz, jak się czuję. Wiesz, ja myślę, że to jest tak, że człowiek w życiu marzę o tym, żeby spotkać miłość. I wydaje nam się już w moim wieku wiele razy, że może taką miłość spotykamy. Natomiast czasami musimy pamiętać, że równorzędnie z miłością musi się pojawić przyjaźń. I to jest chyba najważniejsza rzecz w związku. Że ta sama miłość nie wystarcza. Tak jak sama przyjaźń nie wystarcza. Ludzie bardzo często mylą pojęcie tego zakochania z kochaniem. Pojęcie przyjaźni z miłością. I ja chyba, to jest dla mnie najważniejsze, że spotkałam człowieka, który z jednej strony, z którym z jednej strony łączy nas wzajemna miłość, wzajemne uczucie, kochamy się, a nie jesteśmy zakochani w sobie. Coś, co wydaje nam się niezwykle trwałe. Oczywiście czas pokaże, ponieważ nigdy nie mów nigdy, zawsze nie mów zawsze. Ale chyba najważniejszą rzeczą jest to, że spotkałam fantastycznego przyjaciela. W moim wieku to już jest bardzo ważne, żeby spojrzeć na kogoś i powiedzieć tak, czy ja z tym człowiekiem chcę się zestarzeć. Czy starość z tym człowiekiem będzie fajna. No i masz. Co Cię w nim urzekło? Myślę, że urzekło mnie to, że przede wszystkim jest ode mnie silniejszy. Zdarza się też, że jest przez to niezwykle despotyczne. Mhm. Jestem osobą bardzo silną, ale w związku między kobietą a mężczyzną niezwykle cenię sobie pewien pozytywny rodzaj dominacji męskiej. Ja zawsze mówię, że feministki robią sobie najgorszą krzywdę, jaką można sobie wyobrazić. To jest to, że koniecznie chcemy być równe z mężczyznami, chcemy wam wejść na głowę, chcemy pokazać, że my też potrafimy. Zabieramy wam, przepraszam, te przysłowiowe jaja, obcinamy je i potem się dziwimy, że nie jesteśmy księżniczkami, bo przekwacet jest bez jaj, no to jak ja mogę mieć koronę, tak? Bo mi tej korony nigdy nie da. To też zawsze mi się marzył mężczyzna silny. A czy to jest tak, że musiał pojawić się odpowiedni mężczyzna, czy musiało minąć sporo czasu od twojego poprzedniego toksycznego związku? To jest tak, że ja z szacunku do nich odchodziłam z tych związków, ponieważ wiedziałam, że gdzieś ta miłość z ich strony, nasz wzajemny szacunek powodował, że żeśmy się naginali do swoich światów. Ludzie popełniają ogromny błąd na początku, jak spotykają drugiego człowieka. Chcąc go zdobyć, bądź chcąc go utrzymać, udają kogoś zupełnie innego. Dopasowują się do jego świata, do świata jego marzeń. Mój przyjaciel kiedyś mi powiedział, że facet, powiem takim męskim językiem, żeby zaliczyć kobietę, to nauczy się fruwać. I rzeczywiście coś w tym jest. I dotyczy to, co prawda, i mężczyzn, i kobiet, że udajemy kogoś innego, lepszego, z inną pasją. Jeżeli się dowiadujemy, że na przykład mężczyzna czy kobieta, z którym chcemy się spotykać, mamy do czynienia, ktoś, kto nas interesuje, lubi wycieczki w góry, raptem stajemy się pasjonatami gór, opowiadamy o Bieszczadach. Ja nie lubię chodzić po górach i nigdy w związku, jak się pojawiał mężczyzna, nie udawałam, że na przykład lubię chodzić po górach. To mówię o jakimś przykładzie. I ci ludzie zaczynają być razem. I coś okazuje, że ona gór nienawidzi, że po drugiej wycieczce boli ją noga i mówi, że nie. Że nie jest kompanem, widać to po niej, że tym kompanem nie jest. Że no, futra wiszą naturalne w szafie w dużej ilości i jest krzyk, że chce kolejne, bo ona już go zdobyła. Ale on czy ona, bo to mówię przypadkowo, płci używam przypadkowo, ale ona budzi się w którymś momencie, czy on się budzi w którymś momencie i mówi zaraz, ale ja pokochałem kogoś innego. I trochę tak było w moim przypadku, w tych związkach. Czyli jakby moi partnerzy zafundowali mi moje marzenia w pigułce. I to można gdzieś tak przez rok średnio utrzymać. No, jak ludzie nie mieszkają razem. A potem przebudzenie. I nie mieszkaliśmy razem, to nawet gdzieś to tak można do 2 lat utrzymać. I później ja się budzę i stwierdzam zaraz. Pytam mojego partnera, jak on sobie uważa, żeby wyglądała, że będzie wyglądała jego starość. Nie mówię celowo nasza, jego. I on mi mówi, słuchaj, będę miał klub nocny, czy tam będziemy mieli klub nocny, 80 lat, nasz własny, będziemy siedzieć, dyskoteka.
Ja mówię, wiesz co, ale ja bym chciała mieszkać na południu Włoch, albo w Polsce, na takiej wsi zabitej dechami, zero ludzi. Nie, nie, wielka aglomeracja miejska. I jakby ja już wiem na pewno, że z tym człowiekiem nie jest mi po drodze, ale jest przyzwyczajenie, jest wspólny czas, jest wspólna przestrzeń. Też jakby ja gdzieś tam ze strachu myślę właśnie po tym toksycznym, jakieś końcówki po tym toksycznym małżeństwie, nie budowałam wspólnej przestrzeni materialnej. Na czym wygrywałam, bo się bardzo łatwo wtedy odchodzi. Bo się okazuje, że dużo łatwiej jest odejść emocjonalnie, niż jak ludzie są uwikłani w te wszystkie podziały, bo wtedy się odchodzi, mówi się przepraszam, zostańmy przyjaciółmi, nie ma nikogo w moim życiu, ale jest na mnie po drodze. A kiedy zaczyna się walka o szafę i telewizor, ludzie tracą godność. Piszą różne bzdury na Twój temat, różne newsy. Czy są takie newsy, informacje, które Ciebie dotykają? Wiesz co, mnie już dotyka chyba niewiele, poza jakimś takim uporczywym powtarzaniem pewnych bzdurnych plotek. Bo to jest tak, że ja chyba zrozumiałam po wielu latach istnienia w showbiznesie, że my musimy mieć dorysowane rogi. Są dwa wyjścia. Albo się nigdzie nie pokazywać i nie wychodzić. I są rzeczywiście takie gwiazdy, które na to postawiły. Chronić te swoje życie już tak bardzo kompletnie. Ja jej tak chronię, bo mieszkam na prowincji. Albo po prostu się tym totalnie nie przejmować. Natomiast myślę, że to nie jest dobre, że my na to nie reagujemy. My na to nie reagujemy, dlatego że nawet jeżeli jest coś, co bardzo razi i uderza w nas, to możemy jedynie co zrobić? Pójść do sądu. Sądy działają jak działają w naszym kraju i nawet jeżeli mi się zdarzyło wygrać pewną sprawę, już nie chcę do tego nawet wracać, w sądzie karnym, w pierwszej instancji, to w drugiej instancji, że tak powiem, sąd uchylił winę, mówiąc, że tak nie było, no pani Ewa może nie ma tego, co jej się zarzuca, ale przecież jest osobą publiczną, jest wolność słowa. No, czyli absurdalne rzeczy, które się dzieją. Myślę, że niskie kary, które za to idą, powodują, że ludzie czują się bezkarni. I media to jest jedno, ale ci wszyscy hejterzy, którzy gdzieś tam pod spodem piszą takie różne obraźliwe rzeczy. Ja tego nie czytam, bo w ogóle rzadko czytam na swój temat. Myślę, że człowiek wtedy jest zdrowszy. Czasami mi, że tak powiem, doniesie mój PR, że trzeba coś z tym zrobić, bo jest niefajne. Czasami ktoś z znajomych mi pokaże, mówi patrz, tak? I ja mówię, o Boże, tak? Czytam coś strasznego. To kształtuje społeczeństwo, to kształtuje młodzież, to nas wychowuje, taką będziemy mieli starość, jakich sobie wychowamy młodych ludzi. To powoduje agresję, bezkarność. I myślę, że internet jest takim śmietnikiem, gdzie można wyłuskać cudowne rzeczy. I tak jak na takich bogatych śmietnikach w dużych miastach można znaleźć dobry kawałek do zjedzenia, ale jest też dużo odpadków, dużo śmieci, które się kryją tam, bo właśnie się czują nikomu niepotrzebne, bo żyją cudzym życiem, stosują różnego rodzaju rzeczy obraźliwe, no a ktoś na tym zarabia, tak? Także bardziej mnie boli to jako zjawisko społeczne, aniżeli rzeczy, które dotyczą mnie bezpośrednio, bo wiesz co, to jest tak jak uderzasz w jedno miejsce, to potem już taka jest znieczulica, nie czujesz już tego, tak? Także ja myślę, że mam pewien rodzaj znieczulicy. W jednym z wywiadów przyznałaś się, co było dla mnie zaskoczeniem. To chyba tak jakoś mocno nie wyszło. Do zrobienia piersi. Dlaczego? Wiesz, czy to mocno nie wyszło? To jest też tak, że ten wywiad robiła ze mną Krystyna Pytlakowska. A jej się wszystko mówi, bo ona jest Kryśkę cudowna. Lubię. Kryśkę kocham, tak jak Ciebie. I Kryśkę szanuję bardzo. I ona zawsze mi sekundowała i była gdzieś tam porażona tymi wszystkimi historiami i gdzieś tam do tego wracała, tak? I ja mówię, ludzie, ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, jeżeli coś mam zrobione. Już wrzuciłam na Facebooka dokument biegłego lekarza sądowego, różne dziwne rzeczy, ale to jakby nie ma dla ludzi żadnego znaczenia. Natomiast odpowiedziałam właśnie, że gdybym robiła, a czy ona mówi, czy coś robiłaś? I ja mówię, no tak, na przykład zrobiłam sobie piersi. Dlaczego? Dlatego, że zawsze miałam nieduże. Duże, no normalne, tak? Ale wykarmiłam dwóch synów.
I to nie, że wykarmiałam przez 3 miesiące. Szłam ostro. Uważałam, że z mlekiem matki zdrowie się wyciągnie. I dlaczego miałam mieć, że tak powiem, dyskomfort tego, jak wyglądam, czy też wyglądają moje piersi. Zresztą wtedy zostałam zachęcona do tego nawet, powiem, przez mojego byłego męża. Byłam w małżeństwie, to mnóstwo lat temu. I nie uważałam tego za coś specjalnego. A jakie to jest to polskie myślenie? Polskie myślenie jest przede wszystkim, wydaje mi się, że chyba to są kwestie historyczne. Myślę, że my zawsze byliśmy gdzieś tam albo hura, jesteśmy najlepsi. I to było takie tylko wśród małej grupy ludzi i nie poparte do końca tymi faktami, że jesteśmy najlepsi. Natomiast większość nas, większość Polaków nie wierzy w siebie, nie wierzy w swoje możliwości, nie wierzy w to, że z takiej Polski, takiego mało istotnego państwa jednak, mimo wszystko na mapie świata, że my zdążymy zrobić jakąś międzynarodową karierę, że szybciej bierzemy się za kopiowanie. I bardzo często w mojej dziedzinie, zwłaszcza w tych początkach kilkanaście lat temu, ci, którzy kopiowali, odnosili największe sukcesy, bo się mówiło, o, zrobił to samo, co Armani, nie uzeżnął Armaniego, o, zrobił to samo, co Valentino, prawie identycznego, nie, on zeżnął Valentino. Jakby my żeśmy dużo kopiowali, nie tylko w mojej dziedzinie, ale w ogóle żeśmy ściągali światowe wzornictwo. Byliśmy też przez wiele lat takim zagłębiem dla świata taniej siły roboczej. Nie tylko, że wyjeżdżaliśmy sprzątać i przepychać dziury, ale również na przykład w moim sektorze było mnóstwo szwalni, które przeszywały, czy też firm producenckich, które produkowały cudzą myśl. Czyli największe marki produkujące armaturę łazienkową produkowały ją w Polsce. I te firmy, zamiast budować swoją własną markę, nie wierząc w to, że potrafią, bo brakowało właśnie tego wzornictwa, brakowało tego, żeby uwierzyć. No, robiąc podobny produkt w tańszej cenie, zawsze się bijemy na takim trudnym rynku, bo nawet jeżeli to jest podobny produkt w tańszej cenie i my go zrobimy, bo w Polsce będzie taniej i zarżniemy, to i tak rynek światowy kupi troszkę droższy, markowy, z gwarancją jakości. Nie wiedząc w ogóle, że dokładnie on jest robiony w tej samej fabryce. Nie ma w nas wiary w to, że możemy. Jeżeli komuś się uda, to znaczy, że tak, przespał się, ukradł, okłamał do celów PR-owych, co mi zapytałeś, wymyślił, zrobił szum medialny, żeby być. Ja zawsze, jeżeli cokolwiek powtarzam o moim biznesie, czy o moich jakichś dokonaniach na świecie, nauczyłam się od lat, a w zasadzie nauczono mnie tego, dokumentowania. Które sytuacje w życiu doprowadziły do tego, że swoją głowę nosisz niżej, bo to wyczytałem w książce? Ja myślę, że wiele sytuacji spowodowało. Przede wszystkim ja dość szybko zarobiłam spore pieniądze. Byłam osobą bardzo młodą. Wydawało mi się, jak każdemu młodemu człowiekowi, to jest tak, że ja widząc chociażby właśnie taki jad internetowy, taką negację, bardzo często widzę od młodych ludzi i zawsze zastanawiam się, czy nie ma z boku kogoś, tak jak mi na to zwrócono uwagę, mi to zrobił mój ojciec, czy nie ma z boku kogoś dorosłego, kto powinien powiedzieć, słuchaj, brakuje ci 20 parę, 30 lat doświadczenia do tej osoby. Ta osoba coś osiągnęła. Chociażby z tego powodu, z szacunkiem, nie neguj. Bo kim ty jesteś, żeby negować? Co masz na swoim koncie? Jak możesz w tak młodym wieku uważać się za gwiazdę, możesz uważać się za nauczyciela, za krytyka, jednak jest potrzebne do tego doświadczenie. I wiesz, jak ja taka byłam już, mając 20 parę lat, Mercedes, zatrudnieni ludzie i w ogóle fantastycznie. I pamiętam, że na jednym z moich pierwszych lata temu pokazów wchodziły modelki na przymiarki. I takie modelki, że mogła je wybrać, dopasować do danego ubrania. Ja nie myśląc o tym, jak straszną krzywdę robię tym młodym dziewczynom, które były niewiele ode mnie młodsze. Wściekła, że nie mogę ubrać tej kolekcji na nie, bo miały za szerokie uda, za wielkie biodra, bo był gdzieś celulit, a ja miałam mini, szłam równo. Czy, a ty na modelkę, jak ty się...
Później sobie uzmysłowiłam, jak wielką krzywdę wyrządziłam tym dziewczynom i możliwe, że traumę na całe życie. Ale gdzieś na zewnątrz wchodziłam i byłam taka, prawda, pancia. I dzisiaj jak patrzę na takie osoby, które tak robią, to jest mi wstyd, mimo że to był bardzo krótki okres, kiedy rzeczywiście byłam nieznośna i paskudna. Natomiast wiesz, wychodzę z założenia, że ta miękkość w zachowaniu, te niższe noszenie głowy, to normalne spojrzenie na człowieka, bo ja uważam, że wszyscy ludzie są równi i dużo bardziej podziwiam moją przyjaciółkę Monikę, która potrafi za 2000 przeżyć, wychować sama dziecko, wysłać to dziecko na studia i przez lata zaoszczędzić na kolejny samochód i jeszcze gdzieś dorabiać i być uśmiechnięta i mówić, nie jest źle, jest dobrze, bo jakby ona jest dla mnie, dużo bardziej ją podziwiam od tych, którzy osiągnęli miliony i nie wiadomo, co w ich życiu się dzieje. Bo ja wiem po drodze, że się zajmowała chorą matką, wiem jak chorym ojcem, jak wyglądało jej życie i jej dzisiejszy uśmiech bez jakichś wielkich osiągnięć ekonomicznych czy personalnych. Jest moją przyjaciółką od 35 lat. Jest często dużo większą wartością niż u tych ludzi ze świecznika, którzy niejednokrotnie no też pewnie z wielkim szacunkiem zdobyli to, co mają. Ale... Zdarza ci się płakać? Oj, oczywiście, nie jestem taką chyba płaczką notoryczną. Więc... Kiedy ostatni raz płakałaś? Ostatni raz płakałam na Wigilii 22 grudnia w mojej fundacji. No i zaraz się znowu rozpłaczę. Kiedy musiałam przekazać... No widzisz, jaką jestem płaczką, pytasz się, czy płaczę. Musiałam przekazać smutną wiadomość, że jedna z naszych podopiecznych, pierwsza podopieczna mojej fundacji, odeszła. Osobiście razem z jej mamą i najbliższą przyjaciółką umyłyśmy ją. Osobiście ją umalowałam. Piękna młoda dziewczyna, troje młodych, małych dzieci. Ubrałyśmy ją tak, jak sobie życzyła tego. I wtedy, kiedy ją już zabrano z domu, ja również wyszłam. I teraz stoi koło mnie kilkudziesięciu podopiecznych. Mamy Wigilię, jest przedstawienie. Ja na koniec muszę wstać i wszystkich poinformować o tym, że nie ma Magdy, za którą wszyscy trzymaliśmy kciuki. Oprócz tego, że ją wszyscy lubiliśmy, te 50 osób pozostałe, czy tam 50 pary, które siedzą, myślą, czy ja będę następny. Oni wszyscy mają w sobie raka. Jej przegrana rzuca światło, ale nie mogę tego ukryć. Muszę to powiedzieć. Żyjemy w niedużej miejscowości, Zielona Góra i Dom Życie, który prowadzę. No jest takim, że za chwilę by było wiadomo, tak? Oni się muszą dowiedzieć ode mnie, od swojej matki, głowy rodziny, że tak się zadziało. No i myślę tak, to wtedy. Jak znajdujesz na to wszystko czas? Latasz, podróżujesz, prowadzisz firmę, nie jedną kolekcję, tylko generujesz ich wiele w ciągu roku, na różnych płaszczyznach, bo to nie tylko ubrania. Jeszcze do tego fundacja. Znasz taki kawał, jak spotkało się dwóch Żydów i jeden mówi do drugiego, słuchaj, mówi, ja już nie mam w domu miejsca dla siebie. Mam troje dzieci, żona, teściowa, dwa pokoje i tak dalej, i tak dalej. A on mówi, no to kup sobie kozę. On mówi, coś, kup sobie kozę. On kupił tą kozę, spotykają się za jakiś czas, on mówi, jak? Ty, kupiłem tę kozę, ale wiesz, nie wytrzymałem. Po 3 dniach odemiał sąsiadowi i tyle mam miejsca. I wiesz co, ja myślę, że my musimy tak żyć w życiu, żeby miał nas kto kochać. Musimy żyć na tyle uczciwie i na tyle żyć dla innych, żeby miał nas kto kochać. Bo jak oni nas kochają i widzą, że nam jest ciężko, to my nawet nie musimy prosić, pomóż mi. To jest od razu akcja i się dzieje, tak? Sami przyjdą. Dlaczego śmierć mamy była najpiękniejsza, ale najtrudniejsza, ale jednocześnie najpiękniejsza? Wiesz co, to było tak, że w momencie, kiedy się dowiedziałam, że moja mama jest chora, ja wiedziałam i nie mogłam tego powiedzieć ani mojej mamie, ani mojemu tacie, że to jest tak zwana krótka piłka. Że jest to rak bardzo złośliwy, że potrwa to chwilę i mimo, że zrobiliśmy wszystko, co możliwe i w Polsce, i poza granicami, to jakby no, ja miałam świadomość, że tego czasu zostało jej niewiele. Postanowiłam ten czas spędzić z nią.
Powiedziałam, niech się dzieje wola nieba. I wiesz, wtedy, kiedy przyszedł ten ostatni moment, ostatni tydzień mojej mamy, ona miała przerzut do głowy, straciła mowę. Cały czas się trzymała całkiem nieźle, była w miarę sprawna, tak? Oczywiście wszystko myśmy pozałatwiane, zawsze była w domu. To nie było, nazwijmy to, długie umieranie. Chociaż ten tydzień, kiedy ona odchodziła, bo odchodziła dokładnie tydzień, był dla mnie jednym z najdłuższych tygodni w życiu. I myłam, przebierałam, ubierałam, masowałam. I ona po tym wylewie, po tym przerzucie do mózgu, straciła mowę. Mówiła typowo jak po wylewie, a jaka ja, paja, maja. I trzy dni, po trzech dniach, kiedy masowałam jej brzuch, kiedy ją akurat świeżo przebrałam, nakrymowałam, uczesałam, w trakcie masażu tego brzucha ona podniosła oczy i mówi czyściutkim językiem: cud, mysza, Boże, jak ja Cię bardzo kocham, najbardziej na świecie. I znowu straciła mowę i mówi, a jaka ja, paja, maja. Doświadczyłam cudu miłości. Wtedy, kiedy umierała i kiedy odchodziła w ostatnią noc, o północy, dokładnie siedziałam przy niej i widziałam zegar i był tak 0000, 4 razy 0. Taki zadałam pytanie, 6 dni, 6 nocy nie śpię. Panie Boże, dlaczego mi to robisz? Dlaczego zabierasz mi kolejnego ważnego człowieka w moim życiu? Tym razem najważniejszego. Dlaczego mnie przygotowywałeś? Tylu ludzi przeszło przez moje ręce. I słyszę głos i mówię tak, zwariowałam. Potem mówię, nie spałam 6 dni, 6 nocy, mam u mamy. Nigdy w życiu nie słyszałam żadnego głosu. Nigdy w życiu mi się żaden przedmiot nie przesunął. Nigdzie mi się żaden cień. Jestem po klasie matematyczno-fizycznej. 2 plus 2 równa się 4. Co usłyszałaś wtedy? Usłyszałam głos, który mówi dokładnie tak. Bo widzisz, dziecko, jak Michał Anioł dostał za zadanie wyrzeźbienie pajacyka, kuratości gawiedzi, klauna, żeby bawił ludzi, brał kawałek drewna, 3 razy machnął dłutem, 2 razy kolorował farbą, i pajacyk był gotowy. Ale jak Michał Anioł dostał za zadanie wyrzeźbienie człowieka w kamieniu na podobieństwo boskie, doskonałego człowieka, to rzeźbił długo i latami. Będzie bolało. Chcę, żebyś była podobna do mnie. Jak ludzie mi mówią, że nie mogą, to ja im odpowiadam tak. A jak wasza matka was rodzi, czy ona was zostawia w szpitalu i idzie do pracy? Czy tak układa swoje życie, żeby karmić piersią, przywijać pieluchę, wstawać w nocy? Oddaj to, co ona ci dała. Zawsze powtarzam, żeby w ogóle za tego typu różnego rodzaju złe rzeczy nikogo nie karać. Ja na przykład, wiesz, nie ma we mnie zemsty. Ja kiedyś, oj, byłam, właśnie, wiesz, a propos, byłam tu w domu, dowodnie zrobię, zemszczę się. Nie. Nigdy. Nie ma to żadnego sensu, bo to nie wychodzi. To wychodzi zawsze z krzywdą dla nas. Jest jakaś siła wyższa. Dla jednych jest to taki Bóg, dla kogoś tam ktoś. Jest siła wyższa. Ja bardzo wierzę w siłę wyższą, w tą energię, która gdzieś tam tworzy ten świat i wszechświat. I uważam, że w energii, że w przyrodzie, w świecie, wszechświecie musi być równowaga tego dobra ze złem. I wiesz, jeżeli ktoś mi robi krzywdę, ja nie jestem jego nigdy katem. Ja nigdy nie jestem jego sędzią. Nie będę tak doskonałym sędzią, jak ta góra, która wie, z jakiego powodu on to zrobił, na ile jemu się należy. I przeważnie, jeżeli jemu się należy, to co ja bym wymyśliła, jest 10 razy słabsze od tego, co on dostanie. I jeżeli ktoś się często zastanawia po latach od zrobienia komuś naprawdę poważnej krzywdy, czemu jemu się w życiu nie dzieje, to nie jest tak, że jest oko za oko, ząb za ząb. To nie jest tak, że jeżeli ktoś komuś kogoś uderzył w twarz, to za 10 lat ktoś inny go uderzy w twarz. To bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś komuś ukradł jakąś wartość, to jemu zostanie ukradzione, ale to, co on uważa za największą wartość. To jest tak jak z cudzymi mężami. Ja nie dotykam cudzych mężów. I zawsze powtarzam. Dlaczego? Bo to wraca. Ale jeden do jednego. Ja mówię, nie, niekoniecznie jeden do jednego. Wiesz, może twojej córce czy coś, mówię, ja ci radzę, nie dotykaj, bo to jest jak klątwa, tak?
jest to robienie krzywdy. Nam się kradzież kojarzy z pójściem do sklepu i od jubilera, wiesz, chwycę diament. Nie, no to, że ja zabiorę komuś męża, to, że ja komuś projekt zabiorę, to, że ja komuś miejsce pracy zabiorę, ale tak robiąc to, wiesz, w taki sposób nie okej, okay, nie na zasadzie konkursu, kto jest lepszy, tak? Wygryzę kogoś. To jest też kradzież. Ona zawsze zostanie podsumowana. Życzę Ci wytrwałości, siły i żebyś się nigdy nie poddawała i abyś przekraczała kolejne granice. Myślę, że oboje to robimy i ja Ci powiem wzajemnie, że po tych 4,5 roku, nie? Gdzieś. Życzę Ci, żebyś był tak, jak jesteś. Cieszę się strasznie, że moje słowa powiedziane w TVN-ie i tu powiedziane, że zrobisz wielką karierę, się realizują. I ponieważ ja jestem dobrą wróżką i spotkamy się tu na pewno za 4 lata, czy tu nie wiem, może będę musiała do siebie przylecieć, to ja Ci mówię, że zrobisz wielką światową karierę. A wiesz, że Twoje słowa 4 lata temu wypowiedziane bardzo, ale to bardzo mi pomogły. To był początek mojego programu i za to Ci bardzo dziękuję. A ja Tobie dziękuję za to, że jesteś taki, jaki jesteś. Najlepszego. Do zobaczenia. Dzięki.